No cześć przyjaciele, przyszedł dzisiaj czas, żeby wam pokazać moje orchidee. Nie mam ich dużo, mam ich tylko 6, ale jestem z nich tak dumna, bo kwitną mi właściwie bez przerwy. Stale mi kwitną. I może zacznę tutaj od której? No może zacznę od tej pierwszej. Ta pierwsza, zobaczcie, pięknie kwitnie, ale nie ma żadnych nowych wypustek. Tak, nie ma żadnych nowych wypustek z tych liści. Tutaj jest druga. Ta, jak widzicie, trochę ją może przesunę. Ta, jak widzicie, ma suche kwiaty, więc to była ta łodyżka. To była ta łodyżka z tymi suchymi kwiatami. Te kwiaty są bardzo mocno, naprawdę są tak mocno, że nie można ich no, nie można ich oderwać. O, widzicie? I to znaczy, że nie zasychała ta łodyżka, z której te kwiaty wyrastały. Ona nadal żyje, ale wypuszcza tutaj nową. Więc tej nie ścinam, bo być może zaszkodziłabym tej. No więc zostawiam. Niech tak ładnie te kwiatki sobie też zasuszone wiszą. A tutaj będą, jak widać, nowe i z doniczki, znaczy się z liści, wyszły jeszcze dwie łodyżki, z których będą też kwiaty. No. Tutaj jest trzecia. U tej nic nie wychodzi z liści, u tej jasnoróżowej. U tej nic nie wychodzi z liści, ale czekajcie, muszę tu... O, ale tutaj, stąd... Wyrasta już nowa łodyżka, na której też będą kwiaty. W ogóle ta to ma już dwa sztyle, bo ma tutaj jeden i drugi, widzicie. Jakby to pokazać lepiej, żebyście lepiej widzieli, odwrócę może w ten sposób. O, widzicie, ona jest dwusztylowa, to znaczy się dwie łodyżki ma. I tutaj wyrasta z tego miejsca, teraz będzie trzecia taka krótka. Tutaj ta kwitnie już właściwie 2 lata bez przerwy. Stale nowe, tylko odcinam wtedy. Tutaj. Tu było. Tutaj było. Jeden był już jest zupełnie w ziemi. No i jak widzicie, tak wygląda. I tutaj z tego jednego sztyla wyrosły mi takie 3. Raz, 2 i 3. Widzicie? Wyrosły te 3 i wszystkie 3 pięknie kwitną. No i potem tutaj jest maluszek, który naprawdę chyba z 2 tygodnie temu przekwitł, ale od góry schnął, więc go musiałam skrócić, uciąć. Nie było tak jak tutaj u tych, że te kwiatki tutaj wisiały bardzo mocno, do tego zaraz tutaj przejdziemy, ale usekł ten czubek, więc go ucięłam, a od liści wyszedł nowy, wychodzi nowa łodyżka, na której też będą kwiaty. No i tu jest ostatni. Ostatni, który właśnie też miał kwiaty, takie bardzo mocno. Widzicie, jak te łodyżki mocno trzymają. Nie odchodzą za cholerę, są bardzo mocno. A tutaj wyszła, no tak wam pokażę. To był ten stary, a tutaj troszeczkę niżej wychodzi nowa łodyżka, na której też będą kwiaty. I podejrzewam, że to właśnie dlatego ta łodyżka tak mocno trzyma te kwiaty, bo ona żyje, nie zasycha, tylko żyje nadal i dlatego wychodzi tutaj nowy. Nie obcinam, żeby czasami nie zaszkodzić. No i mimo to, zobaczcie tutaj, z liści wyszła nowa, już dosyć długa jest, nowy jak to się mówi, nowa wypustka, nowy
O Jezu, zapomniałam, jak to się nazywa. Sztyl jest po naszemu tutaj, a w Polsce jak to się nazywa? A niech się nazywa, jak chce, w tej chwili zapomniałam. No ale widzicie, też będzie dużo kwiatów. No i będą tutaj, na tej też kwiaty, wypustce. No, łodyżki, o, taka łodyżka wyszła. Właśnie i będą kwiatki. No, tak wyglądają moje 6 orchidei. Jestem z nich naprawdę dumna. A 4 kupiłam sobie sama już dosyć dawno. W ogóle to miałam kiedyś 18, ale nie miałam szczęścia wtedy do nich, albo nie był rok dla nich i wszystkie mi popadały. A w tej chwili tak, 4 są, które kupiłam sobie sama. Tą dostałam od mojej wnuczki Jessiki. A tą tutaj. Dużo. Tą dostałam od mojej córki Izy, Izabeli. No a te 4 maluchy kupiłam sobie sama i jestem z nich też dumna, bo już mam je kilka lat i też bez przerwy mi kwitną. No, życzę Wam jagodzionka. Sprawdźcie sobie też storczyki, bo to są takie piękne, wdzięczne kwiaty. I życzę Wam miłego dzionka.